wiele czynników złożyło się na to, że założyłem zespół African Project. Przy czym warto powiedzieć, że African pisane jest tak jak freak, a nie jak Afryka. I to ma pewne znaczenie. Myślę, że takim najsilniejszym z tych czynników było dostrzeżenie niesamowitego potencjału wśród muzyków trójmiejskich, ze szczególnym wskazaniem na saksofonistów. Tu jest po prostu wylęgarnia saksofonistów i naprawdę można było stworzyć taki mocny saksofonowy zespół. Fascynacja afrykańskimi klimatami to chyba dla każdego muzyka jazzowego jest sprawa oczywista, bo w warstwie rytmicznej to są zdecydowanie najsilniejszy chyba wpływ mają rytmy afrykańskie. Te wszystkie dzielenie rytmów parzystych i nieparzystych, łączenie ich razem, to daje pewien bardzo specyficzny efekt muzyczny, rytmiczny. No i tak powstał mniej więcej chyba 4 czy 5 lat temu zespół African Project i jakkolwiek sądziłem, że będzie to efemeryda, okazało się, że zespół istnieje do dzisiaj. Nagraliśmy w tej chwili drugą płytę i tu sobie pozwoliłem na takie małe szaleństwo, bo doszedłem do wniosku, że wykształciliśmy pewien język, pewne brzmienie i pewien sposób komunikowania się w tym zespole, muzycznego komunikowania się. I postanowiłem użyć tego do takiego szalonego pomysłu, czyli zaaranżowania utworów zupełnie nieafrykańskich, bo kompozycji Krzysztofa Komedy. Jakkolwiek koncertów nie jest zbyt wiele, bo zespół jest duży, to jest 8 osób, więc wiadomo, że trudno jest zorganizować koncert dla takiego dużego zespołu. Jednak od czasu do czasu koncerty są
i ta energia, która od samego początku nam towarzyszy w zespole, ona cały czas jest obecna, to mnie po prostu uskrzydla i zachęca do dalszego działania. Aktualny skład zespołu to w sekcji rytmicznej Dominik Bukowski, który jest takim filarem rytmiczno-harmonicznym. Właściwie to jedyny instrument harmoniczny w tym zespole. Gra na wibrafonie, marimbie i na elektronicznym instrumencie ksylosynt. Janusz Macek Mackiewicz gra na gitarze basowej. Roman Ślefarski na perkusji. Na instrumentach perkusyjnych Lary, okej, Ugwu, a w pierwszej linii dęciaki, saksofony, same saksofony, Marcin Janek na sopranie, czasami też na tenorze, Darek Herbasz na saksofonie barytonowym, ja gram na saksofonie tenorowym, no i nasz tutaj ukochany Nestor jazzmenów trójmiejskich, Przemek Dyjakowski, również na saksofonie tenorowym. Thank you.
We'll be right back.